Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Wielu z Państwa są tutaj osobiście i bardzo proszę mi poświęcić 5-6 minut czasu. Opowiem swoją historię, Panie Prezydencie, i bardzo proszę o umyślenie się. Nic nie jest takie różowe, jak Pan tutaj je przedstawia. Pracowałam w szkole, w ogóle w oświecie pracowałam 40 lat na terenie miasta Grudziądza, więc mam prawo, tak jak mógłby się wypowiedzieć w pewnych kwestiach. Odnośnie inwestycji. W 2020 roku na terenie szkoły podstawowej nr 3 hucznie oddano do użytku boisko szkolne. Wygląd boiska 2 lata później. Tak wygląda. Takie są ubytki w warstwie poliuretanowej. Wewnętrzna warstwa mineralna jest szkodliwa dla młodzieży. To jest 2 lata. Pochwalono się medialnie o powstaniu boiska, natomiast nigdzie nie jest pokazywane dalszy ciąg, jak to wszystko wygląda. Panie Prezydencie, gdy Pan został prezydentem, ja wówczas byłam dyrektorem szkoły podstawowej nr 3 w Grudziądzu. Byłam dobrym dyrektorem, efektywnym, nigdy niczego złego nie zrobiłam. Między innymi opracowałam projekt Unii Europejskiej, projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, chyba najdroższy w całym Grudziądzu. Bynajmniej na pewno jeden z najdroższych. Odwołał mnie Pan z funkcji dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Grudziądzu. Nie miał Pan żadnych podstaw merytorycznych. Jedyną przesłanką było to, żeby znaleźć wakat, wolny etat dla protegowanej. Panie wiceprezydent, Pana wiceprezydenta. Odwołano mnie, poproszę o 5 minut i później, 5 minut dla mnie. Wygrałam nieprawidłowości dostrzegł kujawsko-pomorski wojewoda. W swoim uzasadnieniu organ nadzoru stwierdził, że pana działania mają charakter dowolny i arbitralny i takie działanie jest zagrożeniem artykułu 7 Konstytucji, który stanowi, że organ władzy publicznej jest obowiązany działać na podstawie i granicach prawa. Nigdzie to nie było powiedziane. Kolejny wyrok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził, cytuję, strona 7, prezydent Grudziądza w istotny sposób narusza obowiązujące procedury. Podejmowane akty władzy publicznej są niedopuszczalne w świetle demokratycznego państwa prawnego. To praworządność edukacji. W ubiegłym roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, wydał decyzję, że naruszył pan moje dane osobowe. Prezes UODO potwierdził, że pan jako prezydent naruszył moje dane osobowe w przestrzeni publicznej. Wydał pan prezydentowi pisemny nakaz usunięcia wszystkich nieprawidłowości w procesie przetwarzania. To praworządność, inwestycje, praworządność, metody pracy. Proszę państwa, przepraszam, że zabieram głos, ale to wszystko jest prawdą. Metody pracy. Zostałam odwołana z funkcji dyrektora szkoły, wiele osób było świadkami, o godzinie 15.30 w ratuszu. Kolejnego dnia na terenie szkoły zostały wymienione zamki w drzwiach. To znaczy, że gabinet dyrektora, który miałam na wyłączność, przejęto całe moje mienie, zarekwirowano, przywłaszczono. Podobna sytuacja miała 3 miesiące temu, kiedy w dniu 2 stycznia, równo 3 miesiące temu, kiedy w dniu 2 stycznia zawieszono mnie w obowiązkach dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Grudziądzu, przepraszam, nauczyciela. Zawieszono mnie w obowiązkach nauczyciela. Pani dyrektor była przy tym, wezwano policjantów. Policjanci w obecności uczniów wyprowadzili mnie z sali lekcyjnej. Ta sama sytuacja, całe moje mienie, tak jak wszyscy nauczyciele, kupowałam z własnych środków pomocy dydaktyczne, przejęto, zabrano, zarekwirowano. Zdenerwowana napisałam do prokuratury rejonowej w Grudziądzu zażalenie, że przejęto moje mienie. Prokurator rejonowy w Grudziądzu napisał, że szkoła jest własnością Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i prezydenta i mają prawo dysponować mieniem według własnego uznania. Poproszę jeszcze o sankcje. Nie, panie prezydencie, ja rozumiem, ale nie wszystko się da. Sankcje i represje polityczne. 0 zł i 30 zł motywacyjne. Zawsze najniższe. W pewnym momencie przestałam dostawać nawet kwitki, żeby dostać 0 zł, bo dostałam informacje z Centrum Obsługi Wspólnej, że jak jest 0 zł, to tutaj Państwo jakbyście nie musieli dawać danych. Proszę Państwa, kary nakane. W
W pewnym momencie, w ubiegłym roku, dwa lata temu, utworzono dwie klasy pierwsze równolegle. Jesteście Państwo dyrektorami i nauczycielami. Wiecie, co mówię. Klasa pierwsza A, 14 osób, mi przydzielono wychowawstwo, klasie pierwszej B, 10 osób. W której szkole jest taki komfort? Marzono o tym, żeby legalnie połączyć klasy i legalnie zwolnić je z funkcji nauczyciela w ramach reorganizacji. Uratowała mnie paradoksem wojna na Ukrainie, doszło kilku uczniów Ukraińców i tym samym już nie było takiej możliwości. Kolejna sprawa, zostałam oskarżona o przywłaszczenie kluczy, wszystkie sprawy. Zostałam oskarżona o przywłaszczenie kluczy i pieczątek szkolnych. Nigdy niczego nie przywłaszczam, proszę Państwa. Jestem z tych osób, które szybciej komukolwiek coś dadzą, niż zabiorą. Opiekowałam się wówczas chorą mamą. Mieszkałam w innym miejscu zamieszkania. Zmarła mama do tego. Państwa służby zgłosiły, że przywłaszczyłam klucze i pieczątki. Sąd rejonowy w Grudziądzu nie dochodził, nie wziął monitoringu, nie przysłał świadkom, wydał wyrok nakazowy. Ja się wówczas nie znałam. Wyrok nakazowy skutkuje tym, że jeżeli się nie napisze w ciągu 7 dni, tak, wydał to sąd, ale zgłosiliście Państwo tutaj, tak? Pani wiceprezydent, pan prezydent, pani dyrektor, że przywłaszczyłam klucze i pieczątki szkolne. Sąd wydał wyrok nakazowy. Wyrok nakazowy skutkuje tym, że jeżeli w ciągu 7 dni nie napisze sprzeciwu, wyrok staje się prawomocny i zostaje uznana osobą winną. Nigdy niczego nie przywłaszczyłam. Manewrowaliście mnie wyrok. Kolejna sprawa. Przed kilkoma miesiącami dostałam wezwanie do zakłady. Kancelaria Rady Prawnego, ulica Wały Jagiellońskie z Gdańska. Wezwanie radców prawnych z Gdańska do zapłaty kwoty 30-33 tysięcy plus odsetki, czyli łącznie około 40 tysięcy złotych. Ja mam zapłacić gminie. Pytam się, za co i dlaczego. Panie prezydencie, wydajecie mnóstwo, setki tysięcy złotych zamiast na dzieciaków w szkole, to na radców prawnych w ramach represji i sankcji politycznych. Jeszcze ja tutaj widzę panią dyrektor, pozwolę sobie. Nie mam formularzy 511. Bardzo proszę, bo nie mogę się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym, tak? Dobrze. Obowiązuje do końca lutego. Do chwili obecnej, pomimo licznej korespondencji, zastraszenia, nie otrzymałam formularza 511. Bardzo proszę. Bardzo panu dziękuję. Panie prezydencie, dobrze. Jest nie to powodem pani człowieka, ale... Ja bardzo pani dziękuję za ten cenny głos. Po pierwsze, szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy dyskutowali o strategii oświaty, edukacji. Nie dyskutowali o poszczególnych przykładach, o poszczególnych, nie spersonalizowali tego dzisiejszego spotkania. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pani ma coś do mnie, ja przekroczyłem jakieś uprawnienia, pani tak uważa, to proszę powiedzieć, czy nie wiem, jakieś postępowanie ja przegrałem z panią jako prezydent, jako ja. Bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam, to po pierwsze. Więc myślę, że to są rozstrzygnięcia sądu, a nie moje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Szanowni Państwo, ja wychodzę z takiej filozofii, że prezydentem się bywa, radnym się bywa, dyrektorem się bywa. I po prostu, no tak to już jest. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać na tej sali, byłoby to bardzo niestosowne. Ja bardzo dużo wiem o akurat postępowaniu wobec pani, ale nie będę z tego robił debaty publicznej, bo to nie jest to miejsce. No wybaczcie państwo, ale z szacunku dla pani, w szacunku też dla osób, które tutaj przyszły, nie będę na ten temat debatował, bo to nie to miejsce. Ja nie będę rozstrzygał, czy sąd jakiś tam wydał poprawnie, czy nie. No to jest wyrok sądu. Nie ze mną to dyskutować. Szanuję panią, szanuję pani głos, ale myślę, że dzisiejsze spotkanie ma jeszcze innemu poświęcone. Jest poświęcone, żebyśmy dyskutowali, jak kształcić nasze dzieci, jak zapewnić naszym dzieciom lepszą przyszłość, bo inwestowanie w nasze dzieci to jest inwestowanie po prostu w naszą przyszłość.